żadnego serducha, że państwo nie mamy szacunku, my organizatorzy, my zawodnicy wśród osób, które decydują o naszym byciu albo nie być. I to mi się wszystko generalnie nie podoba, tak? Kwestia bazy, kwestia przyznawanych punktów, kwestia już abstrakcji od naszych, tak? Od innych tam kwestii. No pozostaje jakby mnie osobie, która się tym profesjonalnie zajmuje, wiele uwag w tej kwestii, tak? Ale to dla was pewnie też nie jest niczym nowym i mam nadzieję, że z tymi wszystkimi nieprawidłowościami, czy tymi uwagami, które mamy na się uporamy. Ja i pan trener byliśmy na kilku spotkaniach, ja na dwóch, pan trener częściej z dyrektorami i osobami, które kierują życie sportu kobiecej siatkówki, pierwszej ligi, tak? Mamy swoje przemyślenia, jesteśmy dogadani ze sobą co do wspólnych stanowisk dotyczących organizacji tej linii, tak? Mamy to wszystko jakby za sobą i mam nadzieję, że z tego może wyniknąć samo dobro i ta liga się zmieni i tutaj nasz udział na pewno, jeżeli on będzie w pierwszej czy drugiej lidze, będzie w pełni uzasadniony. Ja chcę powiedzieć na końcu tylko, że chciałbym wam bardzo podziękować za mecze z Krosną. To były mecze, których Nowy Dwór do tej pory nie widział. Nowy Dwór nie miał pierwszej linii siatkówki do tej pory i to było wyjątkowanie nie tylko dla was jako drużyny, tylko dla całego miasta, dla kibiców także. Oni się także uczyli kibicować. Niektórzy nie dotrzymali formy i też o tym chcę powiedzieć, że znam takich, co jakby przeszkadzają nam w odbiorze tej dyscypliny. A to już myślę, że moja wypowiedź troszeczkę za mocno profesjonalnie, za daleko, za szeroko idzie jak na dzisiejsze spotkanie. No w każdym razie zobaczymy, jak to się skończy. Jestem pewien, że dużo lepiej niż to miało miejsce do tej pory. Czego sobie, i paniom, i panom, i państwu. Dobrze, dziękuję bardzo.